Dzień dobry Państwu. Moim i Państwa gościem jest Franek Posacki, przewodniczący Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego. Witam Cię. Dzień dobry, cześć. Ferie się zakończyły, to nie tylko w szkołach podstawowych i liceach, ale też na studiach. To oznaczało różnego rodzaju wyjazdy. Ty również byłeś w trasie, ale to nie rekreacyjnie, tylko bardziej właśnie, żeby promować uczelnię i rozszerzać jej horyzonty. Byłeś w Palermo we Włoszech. Od razu tutaj Ci powiem, że zazdroszczę, ponieważ tutaj mamy w Polsce pogodę taką średnią, tam było ciepło, ale wiemy, że się nie wygrzewałeś, tylko pilnie pracowałeś na rzecz uczelni i powiedz, co tam robiłeś i jak bardzo to jest istotne dla naszego uniwersytetu. Tak, faktycznie ostatni tydzień spędziłem w słonecznym Palermo. Nie był to co prawda wyjazd rekreacyjny, ale przyznam, że dużo przyjemniej pracuje się, kiedy na dworze mamy te kilkanaście, a nie ledwie kilka stopni. Faktycznie ostatni tydzień na Sycylii to był bardzo intensywny czas. Konferencja kick-off Sojuszu Uczelni Europejskich Fordem, w której nasza uczelnia, Uniwersytet Opolski, jest jedyną polską uczelnią. Mieliśmy tam szereg spotkań. To była taka konferencja otwierająca cały projekt Fordemu, który przez najbliższe miesiące będzie realizowany u nas na uczelni, ale także na 9 innych zrzeszonych uczelniach w całej Europie. Byłem tam przede wszystkim jako przedstawiciel studentów naszego uniwersytetu. Jesteśmy jednym z najsilniejszych samorządów właśnie wszystkich zrzeszonych europejskich uczelni. No i byłem tam właśnie w tym celu, ponieważ nowy projekt Fordemu będzie również bardzo szeroko dotykał studentów, wychodził im naprzeciw, a my jako studenci dostaliśmy też taką możliwość, tworzymy swój Students Council, czyli takie przedstawicielstwo, organ przedstawicielski studentów właśnie w ramach Sojuszu, który będzie przygotowywał szereg projektów działań na rzecz studentów i umożliwiających naszym studentom różne działania międzynarodowe właśnie. Także w tym temacie przede wszystkim byłem w poprzednim tygodniu w Palermo. Mhm. Tutaj wspomniałeś, że Uniwersytet Opolski jest jedynym w sumie w Polsce z uczelni wyższych państwowych, które należą do tego sojuszu. Tutaj warto wspomnieć dla osób, które nie wiedzą, Sojusz Fordem zrzesza 9 uczelni z całej Europy. To jest już duże wyróżnienie dla naszego uniwersytetu. I tutaj również jest wiele różnych rodzajów, bo mamy Fit Fordem, mamy Fordem Alliance, ale na ten temat się nie będziemy tutaj rozdwajać, ponieważ to by trwało kilka godzin nasza rozmowa. Mamy tylko 10 minut, dlatego poruszymy tutaj kwestie studenckie i kwestie samorządowe, ponieważ tutaj Franek jest skromny i tego nie powiedział od razu, ale nasz samorząd studencki jest jednym z najbardziej aktywnych i najbardziej zaangażowanych w działanie Fordemu. I tutaj chciałbym, żebyś opowiedział nam między innymi właśnie w jaki sposób ten samorząd nasz, samorząd studencki Uniwersytetu Opolskiego działa w ramach tego sojuszu. Tak, no jadąc do Włoch, lecąc na Sycylię, myślałem, że no wiadomo jak to my tu w Polsce, że lecimy tam i zobaczymy, co robią większe uczelnie, jak działają większe samorządy, jak to wygląda na zachodzie Europy. A tak naprawdę już pierwszego dnia przylatując i rozmawiając już na samym początku z przedstawicielami innych samorządów studenckich właśnie ze zrzeszonych uczelni, okazuje się, że nasz samorząd naprawdę klasyfikuje się w ścisłej czołówce europejskiej, nie tylko pod kątem działalności, która jest bardzo szeroka, ilość osób zaangażowanych, która u nas na uczelni naprawdę procentowo w ogóle bije na głowę wszystkich, no bo oczywiście jako mała uczelnia ta duża ilość osób zaangażowanych to procentowo wychodzi bardzo korzystnie. Mamy procentowo największą ilość zaangażowanych studentów w działalność samorządową na różnych poziomach spośród wszystkich uczelni europejskich zrzeszonych w Sojuszu, ale także ilość kompetencji, które mamy na uczelni, zaangażowanie, poziom słuchania naszych opinii i ważność naszych opinii dla władz uczelni, wpływ na przyszłość uczelni. To jest coś, co to są wszystko elementy, które naprawdę nas wyróżniają i można powiedzieć, że z podniesioną głową wróciłem tutaj do Opola, wiedząc, że to my będziemy tym samorządem, czy tymi studentami, którzy będą mogli pokazywać, jak taka demokracja na poziomie, czy samorządność na poziomie uczelni może wyglądać. I to my będziemy pokazywać, jakie modele u nas w Polsce, u nas na Uniwersytecie Opolskim, bo to przecież też nie standard w całej Polsce, ale u nas na Uniwersytecie Opolskim te standardy są bardzo wysokie i to my będziemy mogli je przekazywać innym. Choć tutaj warto zaznaczyć, że to nie tylko kwestia nauki wspólnej, ale też szukania nowych rozwiązań. My również, czy
czy ja również, będąc w Palermo przez tydzień i kontynuując te dyskusje wielogodzinne, bo to cały tydzień spotkań różnego rodzaju w różnej formule, również przywożę tutaj do Opola pewne doświadczenie i nowe rozwiązania, które chcielibyśmy wdrożyć, tak żeby ta partycypacja studentów w życiu zarówno uniwersytetu, jak i miast, w których żyjemy, w naszym przypadku Opola, ale także w kształtowaniu pewnej przyszłości dla młodego pokolenia, była coraz większa i te rozwiązania z całej Europy będziemy dyskutować, bo to przede wszystkim dla nas, oczywiście oprócz tej roli projektowej i doradczej w sojuszu, bo taką przede wszystkim będziemy pełnić, dla wszystkich działań Fordemu, ta opinia samorządów studenckich, studenckiego naszego przedstawicielstwa będzie istotna. Natomiast również jest to dla nas platforma wymiany wiedzy i doświadczeń, która jest szalenie ważna, jeżeli chcemy budować dobrą samorządową przyszłość i dawać głos studentom, którzy tak naprawdę ten głos mają często najbardziej merytoryczny, ponieważ to oni są najbardziej, czy to my jako studenci jesteśmy temu całemu procesowi dydaktycznemu, projektom dedykowanym dla nas, no jesteśmy ich najbardziej aktywnymi uczestnikami, więc w związku z tym ten nasz głos często jest najbardziej trafny. No właśnie, wspomniałeś na początku naszej rozmowy o tych działaniach, które Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego realizuje w ramach Fordemu. Czy mógłbyś wymienić kilka takich inicjatyw? Wiem, że ich jest dużo. Od razu tutaj powiem Państwu, że no, tych inicjatyw jest bardzo dużo w ramach samego Fordemu, jak i w ramach tych działań ze strony samorządu. Byliśmy na kick-offie, więc na konferencji rozpoczynającej, mówiącej o idei projektu. Szukaliśmy i zamykaliśmy ramy tego projektu wypracowane już wcześniej. W naszym przypadku w ogóle tworzyliśmy pewne podwaliny pod Students Council, a więc przedstawicielstwo studentów w ramach sojuszu, a więc tak naprawdę tych konkretnych projektów jeszcze nie realizujemy, natomiast w planach mamy już kilka działań, które nie tylko my jako Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego chcemy zaproponować sojuszowi do zrealizowania, ale także chcielibyśmy część projektów, i to jest świetna szansa płynąca z Fordemu, z którą ja szczerze mówiąc wracam tutaj do Opola, już jestem po pierwszych spotkaniach, już po konferencji, ja wylądowałem tutaj dopiero w Polsce w piątek, czyli będziemy chcieli zrealizować część naszych działań wspólnie z innymi uczelniami na zasadzie na przykład partnerstwa jednej uczelni z drugą. Na przykład taki projekt planujemy z Uniwersytetem w Walencji, a także z Uniwersytetem z Norwegii, z Zadgar, zrzeszonym również w Fordemie. Natomiast jeżeli chodzi o te projekty Fordemowe, no przede wszystkim w maju będzie czekał nas Festiwal Demokracji. To takie największe zadanie, które przed nami teraz stoi, ponieważ chcielibyśmy, żeby na wszystkich 9 uczelniach zrzeszonych europejskich równocześnie odbywały się różne inicjatywy związane z szerzeniem idei demokracji, samorządności, partycypacji społecznej, obywatelskiego zaangażowania, wartości europejskich, które szeroko pojęte są dla nas super istotne. No tutaj dużo by mówić, natomiast sama nasza dyskusja na temat wartości europejskich, jakie my jako młodzi ludzie, jako studenci, jako zaangażowani obywatele chcemy pokazać naszym rówieśnikom i chcemy przede wszystkim w tych ważnych dniach też dla Europy, która stoi przed wieloma ważnymi, trudnymi wyzwaniami, o których też dyskutowaliśmy i która też stoi u boku trudnych takich i globalnych, i wewnętrznych wyzwań. Chcemy też młodym ludziom pokazać, jaką ona ma tak naprawdę wartość. Wielu ludzi w naszym pokoleniu, czy w ogóle nasze pokolenie, nie do końca pamięta czasy sprzed tych wszystkich rozwiązań, które tak naprawdę dała nam dopiero Unia Europejska. To szczególnie ważne oczywiście dla przedstawicieli z takich krajów jak Polska, jak my. My to przede wszystkim podnosiliśmy, jak ważne jest to szerzenie wiedzy wśród obywateli, jak ważne jest to, żeby te wartości szczególnie wybrzmiały. I takie projekty, takie działania będziemy planować. Między innymi tu mogę doszczegółowić już, że planujemy zrobić taką inicjatywę, która będzie polegała na połączeniu ludzi z całej Europy, studentów z całej Europy, którzy będą mogli na jednej mapie zaznaczać i opowiadać o tym, jakie znaczenie mają dla nich poszczególne wartości,
jak ważna jest dla nich demokracja, a na końcu będziemy zestawiać te wszystkie elementy. Planujemy również szereg debat, które będą się odbywały również na innych uczelniach, nie tylko u nas, na Uniwersytecie Opolskim, które oczywiście wszystkie będą dostępne online, ale liczymy też na to, że na część nasi studenci będą mogli się wybrać na inne uczelnie, zobaczyć inne uczelnie faktycznie i trochę skorzystać z tego międzynarodowego naszego działania. No a większość, taka finałowa część projektu będzie odbywała się w Norwegii, do której mam nadzieję, że też będą nasi studenci mieli możliwość polecieć właśnie w maju. To tylko potwierdza, że Uniwersytet Opolski jest uczelnią, która jest bardzo zaangażowana we współpracę międzynarodową, a ten Fordem tylko i wyłącznie pokazuje, jak bardzo osoby, które składają się na tą uczelnię, czyli studenci, wykładowcy, samorząd, bardzo dążą do tego, aby dydaktyka była jak najlepsza. I właśnie o to chodzi w sojuszu Fordem. Moim i Państwa gościem był Franek Posacki, przewodniczący samorządu studenckiego Uniwersytetu Opolskiego. Dziękuję. Dziękuję i miłego dnia.